My dzień zaczynamy od kawy, bo tak nam posmakowała wczorajsza kawa u lokalnej pani. Bardzo miła pani. Zadowolona, bo przyszliśmy już tutaj drugi raz. Pani dolewa mi tutaj kawy mocnej. Little bit more. Pan to jak mało, no hej. Jeszcze, dobrze. A to te flipery, no. Dzieciaczek wysmarował zupą cały telefon. Tutaj zajadał się tą zupą. Cześć kolego. Koleżka zaczepia Marikę. Co on tam ma? Cytrynę dajesz, tak? Cytrynę zgniata. I co dostało? Dobry jest. Kolega szuka jednej paczki, musiał wyciągnąć wszystkie. Ale jaja, dobry jest. Połowę samochodu wystawił. Dobry jest. Dzisiejszy dzień w stolicy zaczynamy od zwiedzania muzeum. Muzeum, które zostało stworzone w szkole średniej i za czasów reżimu Czerwonych Khmerów zabito tutaj wiele tysięcy ludzi. No i idziemy zobaczyć, będziemy chcieli wam tutaj trochę opowiedzieć o tym miejscu. A tak się nazywa to muzeum. Bilet do muzeum kosztuje 10 dolarów z audio i 5 dolarów bez lektora. Mamy? Mamy. Pięknie. Dostaliśmy taki zestawik audio, do tego słuchawki. Będziemy słuchać historii. Już jesteśmy w środku i będę wam opowiadał na bieżąco. Fajnie jest to rozpisane w tej broszurce i będziemy szli dookoła. I będą informacje po kolei w każdym budynku, co się działo, ile ludzi zabili. Mari ma niemieckiego lektora. Cała ta rzeź trwała prawie 4 lata, od 1975 do 79. Przywódca Pol Pot, bo tak on się nazywał, zrobił sobie ze szkoły średniej więzienie i torturowali tutaj mnóstwo ludzi. Tak wygląda budynek A i do tego miejsca trafiali więźniowie na samym początku. A tak wygląda pokój, w których torturowano ludzi, przypinali ich do łóżka czymś takim i naprawdę zadawano im ostry ból. A to jest zdjęcie jednego z 12 ostatnich zabitych w tym więzieniu. Do tego więzienia jak się trafiało, to już się nie wychodziło. Tutaj kolejny pokój, jak to wyglądało. To są zasady, które każdy więzień musiał przestrzegać. Nie ma za wiele zdjęć, co tutaj się wydarzyło, ale w tych pokojach można znaleźć ostatnie 12 osób, które zostało zabite przed wyzwoleniem przez wietnamską armię. Te wszystkie klasy były wypełnione więźniami. Idziemy teraz na pierwsze piętro. Między innymi w taki sposób też torturowano tych ludzi. Wieszali ich na linach za ręce do tyłu, a później podtapiali ich w tych kadziach. Tak wygląda wejście do budynku C. Wszystko owinięte drutem kolczastym. Tutaj trzymali więźniów przed przesłuchaniami. A przesłuchiwano i torturowano ich nawet 3 razy dziennie. A tak wyglądały cele, w których trzymali więźniów. Tutaj nawet jeszcze jest łańcuch przymurowany do podłogi. No i tutaj nawet trzymano 2-3 osoby w takim jednym miejscu. W klasach porobiono dziury w ścianie, żeby zrobić jedno wielkie więzienie. Tutaj kolejne. We wszystkich to samo. To przypomina trochę jak pomieszczenia w Auschwitz. Bardzo mało miejsca. Tutaj widać dziesiątki celi i przekuta ściana, żeby zrobić jeden wielki pokój. Po jednej i po drugiej stronie takie małe cele. Z dziesiątek tysięcy, którzy tutaj zginęli, ocalało też tych dwóch małych chłopców przez wietnamską armię. To są ci dwaj panowie teraz. Ten po lewej to jest starszy brat, a ten po prawej jest młodszy. I napisali też książkę. Jak będziecie tutaj, to możecie kupić książkę ich za 10 dolarów. Porozmawiałem z tym jednym bratem i się zapytałem, czy on może w tym miejscu siedzieć i nie czuje jakiejś urazy do tego miejsca. A powiedział, że teraz już jest okej, że może o tym rozmawiać, ale długo nie mógł. Tutaj jest trzeci pan, który przetrwał. Ma teraz 92 lata. Miał szczęście, bo był mechanikiem i go nie zabili. Ja musiałam trochę wcześniej opuścić muzeum niż Marcin. Za pół godziny mam zajęcia, więc przyjechałam szybko do hotelu i zamówiłam sobie pomijam. Trochę już tęskniaczy za Tajlandią. Za 14 tysięcy. Podobnych więzień w Kambodży było około 200 i pan mi powiedział, że zginęło około 3 milionów ludzi. Ta liczba no, robi wrażenie. Jak będziecie w stolicy Kambodży, Phnom Penh, to naprawdę warto odwiedzić to miejsce. Oj, daje do myślenia, więc można się zastanowić trochę, co tutaj się działo i w jaki sposób oni to robili. Trochę przypomina to nasze czasy, z czasów II wojny światowej. To było muzeum, które dzisiaj odwiedziliśmy, a jutro jedziemy na pola śmierci. W miejsce, w którym wywożono ciała
tych wszystkich zabitych w tym miejscu. Ja oddaję już swój sprzęt. Thank you. Oj, powiem wam, dzień będzie taki do przemyślenia, naprawdę. Wybraliśmy się do tego muzeum bez śniadania, więc pora coś zjeść. Są podobne miejsca do napełniania wody, takie jak w Tajlandii. O proszę, będę mógł wam zademonstrować od razu. Pan wrzucił pieniądze, a już różni się tym, że w Tajlandii nie przyjmowano papierkowych. Ulala. Dopytałem, pan wrzucił tysiaczka. Na cztery takie butelki mu starczy. Wygląda na to, że to jest czas i zostało 8 sekund. A że ja nie mam pełnej, pan powiedział, że mogę sobie dopełnić. Okej, działamy. Zostawię jeszcze komuś 7 sekund. Jaki piękny, ekologiczny tuk-tuk. Proszę bardzo, trawa na nim rośnie. Pan odpoczywa w pojeździe. Widzę, że jestem w odpowiednim miejscu i na pewno coś tutaj znajdę dla siebie. Jest tu kilka knajpeczek. Co tutaj pani ma? Napoje nie, napoje mam. Woda jest. Co pani tutaj serwuje? No. Chicken, jakieś kurczak, jajeczko. Tutaj kolejna knajpeczka. Pani ma jakieś gotowce już przygotowane. O, to jest fajne, bo w dużo miejscach grillują. Tutaj pani robi coś na łoku. No ale to jednak nie moje białko, jakie lubię. Zdecydowałem się, dzisiaj pójdę w kanapeczkę. Podobne robią w Wietnamie. Więc spróbuję, jak tutaj smakują. W Wietnamie już kiedyś jadłem. Za taką bułeczkę pan chce 3 koła. O, co to jest? O kurczę, to ja nawet nie wiem, co tu jest. Ładuję, jest? No. Okej. Widzę jakiś miks wieprzowiny. Aj, dobra to była będzie. Sorówką. Trochę jak hot dog. Jakiś sos. Little. Trochę chili. Okej. W gazetę, w reklamówkę. Aj. Jestem mega głodny. Thank you. Pan mi dał krzesełko, dosiądę się do młodej damy. Młoda dama już skończyła jeść. Tak się prezentuje moja buła. Zaraz wam powiem, jak smakuje. O, ciepła bułeczka nawet. Jest 36 stopni i ze mnie się leje. Bardzo gorąco. Dobra. Będę częściej jadał. Zjadłem jedną bułkę, ale nie zaspokoiła mnie. Idę szukać dalej, może jeszcze jedną złapię. Chłopaki ciężko pracują na budowie. Ja im tutaj pomogę trochę. Powiedział, że chce pełne, nie chce pół. One more? Oni nawet kropli potu, a ja od razu zlany cały. Marice tak pizza posmakowała wczoraj, że dzisiaj jest grane to samo. Tylko inna pizza z warzywami. No Mari, spróbuj. O, ale się ciągnie. Powiedz, jak smakuje. Ja cię. Na bogato. Mari zamówiła sobie jeszcze sok z marakui, ale pan nie blenduje, pan ubija to taką ubijaczką. Zupełnie inaczej niż w Tajlandii. A, widzisz, jakiegoś szłepca ci nalał? Soda. Soda, aha. Tak mi posmakowały te bułki, że nie odpuszczam. Zamówiłem 2 kawałki wołowiny, do tego buła, ale kopci. I tam pan ma jeszcze pyszną kapustę. To jest dobre, wszyscy siedzą przy takich małych stoliczkach. Pan mi przyniósł moją bułę, w środku mam wołowinę. Do tego jest sorówka, zaraz spróbuję.
Dobra. Cały zestawik 5000, czyli 5,50. Tak to się robi. Bierze się sorówkę, wkłada się do środka, zamyka, gryzie. Rewelacyjne są te bułki. Tak mi ta buła posmakowała, że zgadnijcie, gdzie jest. Mari, spróbujesz? Nie. Tutaj są te szaszłyki. Przyszłe jedzenie. No, nie. Ale... Sróweczka. Dla mnie to za tłuste rzeczy. Nie tłuste. Ja tego mięsa to nie chcę. Nie tłuste. To jest kawałek tłustego, ale tak, to jest bajka. Patrz, jak się robi. Dajcie do środka. O, buła jaka chrupiąca. Buła dobra. No, spróbuję buły samej. Grilluję, no. Jak się odsunę mięso, sorówka będzie jeszcze. Okej. Okay. Dobra buła. Jak hot dogi na Orlenie. Lepsza. Lepsza. O, buła dobra. No. Po kolacji zamówiliśmy jeszcze sobie kokosową kawę. Okej, przyszliśmy na kawkę do tej pani. Teraz będzie to robiła. O właśnie, tam jest. Tak jak codziennie przychodzimy. No ale to już nasi znajomi. Co tam? Ale gdzie? Ale długi nos. Patrzcie, kupiłam sobie znowu jedzenie za 3 dolce. No polski obiad, no ten szpital to mnie tak rozpieścił, że teraz to codziennie mogę to jeść. Ale jest przepyszne, naprawdę. Polecam te restauracje tutaj. Nie wiem, jakby... Steakhouse się nazywa. No. Na której ulicy może wam dopuścimy, bo jest naprawdę... Jak ktoś zatęskni za takim jedzeniem, naprawdę strzał w dziesiątkę. Mari zajada się europejskimi przysmakami, a ja wpadłem na coś lokalnego. Są tu fajne curry, dobre zupki widzę. No i mam upolowaną zupę tom yum. Za 5000, czyli 5,50 zł. A tak wygląda ich kuchnia. A tutaj mam miejsce przy stoliku, ten pan mi pomagał w tłumaczeniu, bo panie nie rozumiały, a pytałem o cenę i co to jest. Sprawdźmy, co chłopaki sobie pozamawiali. Tu mają jakieś curry, tutaj też coś ma z kurczakiem. Pan ma tutaj, no nie wiem co to jest, jakaś zupa z rybą i pomidorem. Wygląda ciekawie. Ten pan mnie woła z tyłu, mówi weź jeszcze moje sfotografuj. This is from Phnom Penh. Phnom Penh, vegetable. I'm sorry? Vegetable? Yes. Jest i moja zupa. Do tego dostałem wielką porcję ryżu. Oczywiście kubek na wodę, ale tu zazwyczaj mają... O, nie ma wody, ale herbatę mają. Ale jest pusto. Tutaj może będzie. Nie da się otworzyć. Zanurzone w wodzie stoją w sztućce, łyżki i widelce. Widelca to nie potrzebujemy. 5000 z ryżem. No pięknie, Mari. 5,50 za moją zupkę. Mari, ile twoje kosztowało? 3 dolary. Ile było? 12 000 twoje, tak? No. Czyli 13 zł, Mariki kurczak. O, kur. Wszędzie zahaczam głową, bo zobaczcie, to jest tak nisko, że ja tutaj idę i cały czas pyk. Ja tu dalej w kanapeczki idę. A Mari zajada się pyszną zupą. Widzę, co pan ci tutaj tłumaczy, coś? No, popatrzyłam u pana, że ma taką swoją porcyjkę. Aha. No i mówię, co on tam daje, ale nikt mi nie potrafi powiedzieć, co. No to daje sobie z tego. Zobaczymy, no jak, co pewnie, że tak. Jesteśmy 3 dni w Kambodży i powiem wam, że będzie o czym napisać książkę. Będzie specjalny rozdział o szpitalach w podróży. Chodźcie ze mną na kolejną wizytę, a co tam? Wyjechaliśmy z Tajlandii, żeby nas zła karma opuściła. No i masz. Jest już doktor. Doktora nie było tutaj, bo już jest późno, około 21. Zadzwonili po doktora, pół godzinki przyjechał. A że mamy hotel obok, to od razu przyszliśmy. Tym razem zapchane i spuchnięte ucho. O la la. Yes. Upside. Mariusz po zabiegu dostała watę do ucha. Pokaż, Mariusz. Nie dotykaj nawet tego ucha. Nie będę dotykał.
Lata. Boli tak, że raz przez chwilę. Teraz pielęgniarz pomaga panu doktorowi znaleźć leki. Marii dostała reklamówkę leków. Mhm. Półgodzinna wizyta u lekarza. Jaka diagnoza Marii? Zapalenie ucha. Infekcja ucha. Wizyta lekarska z lekami wyszło $100. Taniożka. Dużo, niedużo. Taniożka w porównaniu do Tajlandii. Thank you. Marika zostawiła paszport do momentu, aż ubezpieczenie się skontaktuje ze szpitalem i powinni zapłacić, a jak nie, to będziemy musieli jutro sami zapłacić. Marii, pokaż, ile dostałaś leków. Cały wachlarz. Ile tam jest tego? Rodzaj? 1, 2, 3, 4, 5. O, nieźle. I antybiotyk. Jeszcze jakieś na 3 dni. W Tajlandii tydzień leciałaś na antybiotykach, teraz tutaj? Dosyć już. Dosyć było odstawiać alko? To wszystko tego wina. Prawie miesiąc mi opłacałeś. A strach dalej jechać? Pewnie proces oczyszczania i po prostu teraz wszystko wywaliło i teraz już będzie... Tylko z górki? Z górki, wszystko będzie super. Lepiej, żebyś się oczyściła przed Stanami. Bo tam to są dopiero stawki. Przyszedłem po jedzenie do swojej knajpy, ale już nie mieli bułek, więc bułki kupiłem w innej knajpie. Pan mi tutaj sprzedał za złoty 10 bułek i idę tam. A ten pan robi najlepszego grilla w tym mieście, więc proszę bardzo. Ciepło mi zrobi. Aj, elegancko. Tutaj ma szaszłyki zanurzone w jakimś sosie. Zaraz mi tą bułeczkę jeszcze ugrilluję, no mistrzostwo świata.